Podróżując przez Czechy, zwróćcie uwagę na tamtejszą sygnalizację świetlną, która jest stosowana przed przejazdami kolejowymi. Zwróćmy uwagę, że tam cały czas miga światło. Światło barwy białej. Nawet w momencie, kiedy rogatki są podniesione, to światło mruga. Czyli coś, czego w Polsce nie mamy. W Polsce mamy bowiem tylko mrugające naprzemiennie światła czerwone. W Czechach mamy również mrugające światło białe. Mrugające cały czas. Natomiast w mojej ocenie jest to rozwiązanie bardzo dobre, ponieważ widząc przejazd i widząc mrugające nawet białe światło, generalnie reagujemy na to w ten sposób, że zmniejszamy prędkość, zdejmujemy nogę z gazu. A więc rozwiązanie bardzo fajne, bardzo dobre i myślę poprawiające w tych miejscach bezpieczeństwo ruchu drogowego.